Przed chwilą nasz reporter wrócił z lotniska Okęcie. Przepraszam bardzo, panie marszałku, jeśli można, tak. 90 sekund dla dziennika telewizyjnego. Tak. Przez 3 dni rozmawiał pan w Brukseli z przedstawicielami frakcji Parlamentu Europejskiego. Tak. Z czym pan wraca, proszę powiedzieć? No, z przekonaniem, że warto te rozmowy kontynuować, ponieważ myśmy rozmawiali ze wszystkimi frakcjami, które istnieją w Parlamencie Europejskim. To pierwsze wrażenie, bądź też wniosek pierwszy, a drugi, że wiele zmieniło się w moim przekonaniu w stosunku do Polski i w spojrzeniu na Polskę, także w Parlamencie Europejskim. Rozmowy były bardzo ciekawe, interesujące, bez jakichkolwiek niechęci demonstrowanej kiedyś w Parlamencie Europejskim, z ogromnym zainteresowaniem dla reformy gospodarczej. W ogóle było wiele pytań, dotyczyło właśnie rozwoju gospodarczego Polski, a przede wszystkim reformy gospodarczej. Więc można powiedzieć, że atmosfera, czy też klimat dla kontynuowania nie tylko rozmów, ale współpracy, a więc wymiany poglądów, jest dobry. Względnie można także stwierdzić, że ulega stałej poprawie. W dzienniku to wszystko. Dziękuję, do widzenia.